STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Ja, jest to mal dzień dobry. Ich denke, die erste halbe Stunde waren wir nicht auf dem Platz. Da war Cracovia spritziger, schneller, engagierter. Po pierwsze, dobry wieczór. Myślę, że przez pierwsze 30 minut tej gry nie było nas tak naprawdę na boisku. Cracovia była od nas sprytniejsza, szybsza. Aber nichtsdestotrotz haben wir in der ersten Halbzeit auch Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen. Haben wir dann auch geschossen, was dann leider unser eigener Mittelstürmer, wenn er von diesem Ball wegbleibt, dann wäre der Ball sowieso reingegangen und wäre auch kein Abseits gewesen. Ale mieliśmy też, jak Państwo widzieli, okazję w pierwszej połowie. Gdyby nasz główny napastnik nie wszedł na piłkę, nie byłoby spalonego, mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. Zweite Halbzeit sind wir dann besser ins Spiel reingekommen, waren viel aggressiver, haben dann auch den Ausgleich geschossen und dann hat man natürlich gemerkt, dass unsere Kräfte ein bisschen weniger geworden sind. W drugiej połowie weszliśmy na boisko bardziej agresywnie, potrafiliśmy więcej pokazać, strzeliliśmy gola na wyrównanie, na 1-1, ale widać było przy końcówce drugiej połowy, że zaczęło nam brakować sił. Weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich einen Tag länger Pause habe oder nicht, wenn man innerhalb von drei Tagen zwei Spiele machen muss. To jest oczywiście dla nas bardzo duża różnica pomiędzy tym, kiedy mamy na przygotowanie i regenerację jeden dzień więcej albo mniej, tak jak to było w tym momencie. Trotzdem, auch zum Schluss, hat die Abwehr sehr gut dagegen gehalten und dann passiert ein Elfmeter, obwohl wir im Ballbesitz sind. Ja, das darf nicht passieren, wir haben da ganz klar den Ball, können den Ball nach vorne spielen, nein, wir spielen den Ball zurück, genau in den Fuß von einem Spieler von Cracovia und dann entsteht daraus der Elfmeter, was normal nicht passieren dürfte. Na koniec jednak wydarzyła się sytuacja, gdzie niestety piłka powędrowała pod nogi piłkarza Cracovii, potem został podyktowany rzut karny dla nich i niestety taka sytuacja nie powinna się w ogóle przydarzyć w tym meczu. Ja, und dann verliert mal dieses Spiel 2:1, wobei ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen war Cracovia trotzdem ein Stück besser als wie Corona heute. Niestety przegrywamy dzisiaj ten mecz i trzeba przyznać, że Cracovia była od nas jednak odrobinę lepsza na boisku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Michał Biąś, bardzo proszę. Proszę. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu. To... Panie trenerze, chciałem zapytać o to, czy nie obawia się pan, że przez tą stratę punktów najpierw 2 punkty w meczu z Lechem i dzisiaj 3 punkty możecie stracić miejsce w pierwszej ósemce. Ob haben Sie keine Angst wegen den Verlierpunkten mit Lech und Cracovia, dass wir nicht auf der ersten Acht? Was heißt Angst? Wir brauchen noch keine Angst haben. Es sind noch 2 Spiele und da haben wir immer noch die Möglichkeit, unter die ersten 8 zu kommen. Wir müssen halt dann das nächste Spiel daheim gegen Lubin gewinnen. Nie ma w tym momencie jeszcze powodu do bardzo dużych obaw, ponieważ przed nami jeszcze są 2 mecze. Musimy je po prostu wygrać, zacząć od tego meczu z Lubinem. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn wir heute hier einen Punkt mitgenommen hätten. Oczywiście byłoby to o wiele lepsze, gdybyśmy stąd przywieźli komplet punktów. Weil dann wäre Cracovia auch noch mit drin. Somit denke ich, dass Cracovia so gut wie durch ist. Wie gesagt, durch das, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben, ist Cracovia jetzt praktisch schon fast in die Playoffs, sonst wären sie immer noch mit uns ein Punkt auseinander. Niestety naszym kosztem Cracovia w tym momencie praktycznie zagwarantowała sobie awans do pierwszej ósemki. Zdaje się, że tam jeszcze było pytanie, tak? Ja trochę inaczej zapytam. Czy trener wierzy w to jeszcze, że ta mistrzowska ósemka, ta grupa mistrzowska jest możliwa, bo statystyki są nieubłagane, bardzo słabo gramy na wiosnę, 8 meczów, 9 punktów. Jakby nie ma takiego punktu zaczepienia, który pozwoliłby wierzyć w to,
że z tym Zagłębiem rzeczywiście wygramy. Und wir glauben das ehrlich, dass wir können noch in die erste Acht spielen. Danach wird die Statistik zeigen, dass wir spielen wirklich schwach vor das Verlierung jetzt und ob Sie glauben das. Wenn ich nicht glauben würde, dann bräuchte ich kein Trainer sein. Weil deswegen arbeiten wir jeden Tag und am Freitag ist ein anderes Spiel. Und wenn ich nicht dran glauben würde, dann hätte ich meinen Beruf verfehlt. Jeśli nie wierzyłbym w to, to nie byłbym w tym momencie trenerem. Nie praktykowałbym takiego zawodu, ponieważ mamy jeszcze mecze przed sobą i na tym powinniśmy się w tym momencie najbardziej skupić. To ja może o tą siłę jeszcze tylko spytam, bo tak właśnie trener tutaj powiedział, że sił nam zabrakło. Rzeczywiście jeden dzień Cracovia miała więcej na to, żeby się przygotować. Mimo wszystko to bardziej wyglądało gdzieś od tej 75 minuty, że ta Cracovia bardziej chciała, bardziej piłkarze wierzyli w to, że mogą tą bramkę strzelić. Może tutaj czegoś brakło, tej determinacji w końcówce. Frag, ob wir haben keine Kraft ab 75 Minuten haben, oder? Ich denke, das habe ich vorher doch erklärt. Ich meine, Cracovia spielt am Freitag, wir spielen Samstag nachts und dann spielen wir sofort Dienstag. Also wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich Cracovia sehen wollen, ob sie dann die letzten Viertelstunde immer noch so spitzig sind. Powtórzy trener jeszcze raz, że oni grali w piątek, my graliśmy w sobotę wieczorem. Niestety ten okres na regenerację pozwala mu stwierdzić, że jeśli byłoby odwrotnie, to prawdopodobnie Cracovii zabrakłoby tych sił tutaj od tej końcówce drugiej połowy. Und vor allem, was ich nicht verstehe, wenn ich schon einen Tag später muss, spielen muss als wie mein Konkurrenten, dann verstehe ich nicht, warum man dann so ein Spiel wenigstens nicht Nachmittag ansetzt. Nein, das war mitten in der Nacht, damit wir noch weniger Regeneration haben. Trener też nie do końca rozumie, jeśli było tak ustawiony cały terminarz, że musimy grać w sobotę wieczorem, kiedy nie mamy czasu na regenerację już praktycznie, a nie na przykład w ciągu dnia, kiedy moglibyśmy jeszcze piłkarzom dać odpocząć i trochę czasu więcej zyskać. Aber ich wiederhole trotzdem, für mich war Cracovia trotzdem heute ein Stück besser. Ale trener podkreśla, że tak czy inaczej, dla trenera Cracovia dzisiaj była trochę lepsza na boisku. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze ja chciałem zapytać. Panie trenerze, chciałem zapytać o Matiasa Hamrola. On oczywiście dzisiaj pomógł drużynie w kilku sytuacjach, ale też były takie momenty, kiedy trochę brakowało chyba komunikacji z kolegami z drużyny, jakieś takie spięcia były na boisku. Jestem ciekawy pana opinii na ten temat. Wegen seiner Meinung, wegen Hamrol, wer das hat geschaut von der Tribüne, dass er hat Probleme mit Kommunizierung mit dem Verteidiger. Ja, klar, es gab zwei Situationen, wo die Abstimmung nicht gut war. Das habe ich auch gesehen. Aber zum Glück ist da in dieser Situation nichts passiert. Aber für mich ist entscheidend der Elfmeter. Ja, und nicht, was vorher war, weil das haben wir alles gut bereinigt. Für mich war ganz klar der Elfmeter. Wir brauchen diesen Ball nach vorne spielen und nicht zurück. Der Ball kommt aus dieser Gefahrzone und wir spielen wieder in die Gefahrzone zurück. Ja, das war für mich das Entscheidende. Trener zauważył, tak jak tutaj zwrócono uwagę na to, że rzeczywiście były delikatne błędy w komunikacji, natomiast one nie przyniosły wtedy żadnego większego efektu dla Cracovii, także tutaj możemy spokojnie stwierdzić, że takie błędy można wybaczyć, natomiast trener nie rozumie do końca, jak mogła się wydarzyć ta sytuacja, kiedy mamy piłkę u nas na naszej połowie w okolicach jedenastki, wybijamy ją i z powrotem ta piłka do nas wraca i potem powstaje z tego rzut karny. No dla nas to bardzo ważne punkty, także tu jesteśmy praktycznie na 90% już w tej ósemce i to był ten cel, który najtrudniej było dzisiaj postawić. Nawet miałem taką rozmowę teraz z wiceprezesem Probierzem i jest zadowolony z trenera, także jest ok. Także to akurat jest krok, zrobiliśmy, który był dla nas najważniejszy. Po 8 kolejkach na pewno nikt się nie spodziewał, że tak to będzie wyglądało. Szkoda. Dzisiaj tak mówimy, że gdzieś tam parę punktów nam uciekło, ale to nie można nic zrobić. Samo spotkanie na pewno zaczęliśmy bardzo dobrze, na pewno zaskoczyliśmy ustawieniem i zaskoczyliśmy tym, że zmieniliśmy i niektórzy zawodnicy nie grali, bo wiedzieliśmy też, ile zdrowia włożyli mecz w Zabrzu i widać było, że po prostu paru zawodników chcieliśmy właśnie na końcówkę meczu, bo wiedzieliśmy też, że w którymś momencie korona nie wytrzyma tego tempa meczu i tak się stało i to dla nas było bardzo ważne, bo grali bardzo ważny mecz wcześniej z Lechem i każdy
teraz chce walczyć o punkty. Mieliśmy mecz w początkowej fazie pod kontrolą, strzeliliśmy bramkę, ale później za dużo strat własnych i gdzieś tam za szybko rozgrywaliśmy, za niedokładnie, nie mieliśmy takiego spokoju. Na drugiej połowie widzieliśmy, że Korona postawiła wszystko na jedną kartę, zmieniła ustawienie na 3-5-2. Też przeciwdziałaliśmy temu, byliśmy przygotowani, no ale stały fragment gry, po którym straciliśmy bramkę, na pewno wprowadził bardzo dużo nerwowości i no, w pewnym momencie musieliśmy zwracać uwagę zawodnikom, żebyśmy nie grali na wariata, bo taki mecz już rozgrywaliśmy w Płocku i za wszelką cenę chcieliśmy wygrać i przegraliśmy go, dlatego dzisiaj do końca meczu gdzieś tam zachowywaliśmy te proporcje i chcieliśmy. Mieliśmy 2-3 sytuacje wcześniej, które były, ale był to bardzo trudny mecz. Nie ma przypadku, że Korona w tych ostatnich meczach grała dobrze i wygrała w Białymstoku, u siebie nie przegrała z Lechem i to gdzieś nabierałem pewności siebie. No gdzieś tam wiedzieliśmy też, że ten Janusz nie będzie grał, dlatego byliśmy na to przygotowani. Nawet sam w meczach sparingowych jeszcze oglądałem, w jakim ustawieniu graliśmy, gdzie można było i dlatego też tego Xaviego chcieliśmy trochę oszczędzić właśnie na tą końcówkę i cieszę się, że i Piszczek zdobył bramkę i Xavi rozstrzygnął praktycznie ten, bo zrobił piękną akcję przy tym rzucie karnym, no i na pewno Ayram, no trzeba wytrzymać też strzelając karny w ostatniej minucie, bo to był taki karny, który praktycznie lewą nogę już mamy tam i chcemy po prostu tam być, chcemy te dobre mecze grać i dziękuję kibicom, którzy mimo takiego dnia przyszli dzisiaj i byli naszym 12 zawodnikom, także jest to bardzo fajnie, atmosfera jest coraz lepsza, aby to teraz procentowało w następnych meczach.